Za bułkę z maka. Trzymasz, idzie. Będziemy testować rower Bartka Tabora. Cześć i czołem widzowie. Witajcie w kolejnym odcinku na skateparku, w którym zaczynamy od czego? Od serwisu, co? Dzień bez serwisu, dzień stracony, zobaczcie. Co trzy głowy, to nie jedna. Tutaj ukraińska myśl techniczna. Nie. Myślisz, że da się to zdrutować? No. Ale trzeba coś... Papłyk ja kupił umierającą piastę, a pojeździł trochę. Coś małego tego. A dlaczego tak się stało? Bo chciał mieć piastę z logo Strangera. Dla wtajemniczonych Stranger. Czy potrzeba coś więcej? Albo działa, albo nie. To jest loteria. W tym przypadku wiadomo, nie? Daj mi tego drivera. No jak nie chciałeś? Miałeś, mówiłeś rano piastę i chciałeś tak. Lżejsze, no lepsze, bo z logo, wiadomo. Nie. To wiecie co? Poratował go chłopak tutaj. Ziomek losza za bułkę z maka Dartmurem, takim o. I w ogóle, zobaczcie, tutaj ten cwaniaczek myślał, że sobie przełoży driver i będzie po temacie. A tu jest taki troszeczkę inny system. Bo właśnie, dlaczego wymieniasz driver? No, to już wiecie. Bo tu jest troszeczkę inny system niż tutaj za sprzęglaniu. No i klops. I teraz tutaj jest plan taki, żeby to zasprzęglało, to Tolek próbuje odjąć sprężynkę, no aby wiem, ona była odbijać. Większa. Bo jak nie. Będzie, zobacz. Jeśli będzie jak więcej, to ona w pieście ci dalej tu nie odejdzie. No ale oni ona już tak zrobili. Ona będzie tak. Tak, ale oni już tak zrobili, czasem łapało, czasem nie przeskakiwało, bo za słabo pracowało. Ja już bym tak zostawił, nie kombinował. Zamówiłbym tylko nowe zapaski. Dobra, zapaski, niech spróbuje tak, odjąć. Sadzimy, dobra, zobaczymy. Co robicie jeździć, tak wiecie. Będzie tuning piasty. Będzie ta zapadka. Kurwa, dajcie tego, puszkę. To tam zapadku się śpierza. Dawaj puszkę. Nie, dawaj. A tutaj. Dawaj puszkę, bo bez puszki to nie robota, nie? No nie, ale wyciąłbym pasek. Myślałem, że chcesz puszkę browaru. Nie. Wyciąłbym pasek. O Jezu, to dopiero jest. Ale wcisnąłbyś, to miał być dłuższe. Nie, no gdzie puszkę będziesz wycinał, chłopie. Zobacz. Tam dłuższe trochę. Dobrze jestem, zakładaj się. No. Powiedziałeś, z doświadczenia wiem, że takie sprawdzanie w paluchach to nigdy dobrze nie wróży, chociaż okej, okay, no niby działa, ale zaraz jak się to nałoży na koło pod obciążeniem, tak jak ten majster mówi, to zaraz może być lipa. No dobra, dobra, co, skręcaj. A gdzie to? Gdzie masz konus? On w ogóle tak na sucho jest bez niczego tamten? No. Nie, jest, tam jest coś. Okej. Okay. A gdzie konus? No. Zaraz zobaczymy. Masz taki burdel, że to kur... Się właśnie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Strasznie skatepark nie posprzątany. W ogóle zobaczcie, co tu się od Janie Pawła, nie? Tu chłopaki w kosza, tu w siatuwę. Jezu, Jezu, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Gdzieś komentarze pod ostatnim odcinkiem? Widziałem. Ziomek napisał, że o, mój rower, coś tam, coś tam. No ja kupiłem to ziomeczka z Skalina teoretycznie. Tak? Aha. Ja myślałem, że gdzieś z Polski czy coś. Patrz, to pękło do końca. Poszło dalej? No, praktycznie całe pękło. Ile, kiedy mi to gadaliście? Dwa tygodnie temu, tydzień temu? No jakoś tak. A to na solik w końcu leciałem. Aha. No ale chwaliłeś się poza kamerą, że już jest, za stówkę. No, kupiłem za stówkę cały trykot. 100 zł, zobaczcie jaki rekin biznesu, no. To jest zdrapany lakier, nie? Gość. Ten lakier to nie będzie problem, fajnie sobie pomalować. W ten sam, nie? O tym chodzi. No chyba chcę go w proszek dać. No. I będę go jakiś malował, tylko nie wiem na jaki jeszcze. Myślisz, że działa? No dawaj, to dopiero. Dobra, ale jedź, korba, za korbu i zaczymy. Ja bym się na pożałsta, dawaj 180. No, no. Działa, działa. Działa, panie. Zobacz. Lepiej nie będzie. No nic nie kupuj. Ale zobaczymy przez 5 minut. Uściśnij mu dłoń, dobrze? Podziękuj. Przez 5 minut zobaczymy. Oh.
Nie! Kozak. Ostatnio ma zajawę na takie ghost fible, jak możecie zauważyć, ciągle w odcinku robię po jakimś tutaj. Oblokowałem te przekminy z tym, tak się katam, że zobaczcie, jak wyczyściłem tutaj kołem. A już miało być odpuszczone, nie? Bo łapy spuchnięte, ale jest, nie. W ogóle widziałeś, jaki rzut zrobili tutaj, tam? Widziałem właśnie dzisiaj. Pogoń szczekin, 100%. I krzyku na środku. Bez kitu jak pasuje, nie? Ajajajajajajaj. Wydaje mi się, że skateparki powinny być wolne, coś takiego, ale no. Co zrobić? Co zrobić, nie? Pięknie, traczek na placie, no. Krzysiu, powiedz mi. Co znowu wymyśliłem? Szczury grasują u ciebie, czy? To jest efekt wstających śrub na murkę. Efekt Pac-Mana, jak właśnie gastro. Ale opitolony, czekaj, kolba kukurydzy tak. Jechałbyś do Nowogardu, też byś tak miał. Jezu, tam takie murki macie? Śruby wysają z murki, no? Tak, wziąłem, bo wykręcałem wszystko. Ale z deżaru, przecież te pegi to jest już, człowieku. Ten jeszcze jest gej. Ręką w ogóle kręci. Ten jest gej, ale ten już ma dziurę, zobacz. No widzę. Już kaput. Na kolejnych serwisów ciąg dalszy. Ej, majster, bez takich numerów. Pakiet 500, patrzcie. Jak ktoś kiedyś za mocno do imbusem, to trzeba hulajnogą. Trzymasz? A, trzymasz. Idzie, patrz. Gdzie podwójka? Lajka. Lagi do mycia. Dobra, będzie coś z tego? Kto to skręcał? To Krzysztof skręcał. No raczej nie będziecie kojarzyć. Jest taki youtuber, taki typek, co nagrywa coś tam na YouTubie, jakiś kiedyś mi parę filmów wyświetliło. Kuba 1 Kuba. Przez Q pisane. Kuba 1 Kuba. To on nagrywa. No nieważne, jakieś recenzje, testy, jakieś takie badziewie, nie? No i spójrz na niego, on wygląda jak Kuba 1 Kuba. Jaki Kuba, kurwa? Stary, musisz na YouTube'a wpisać, nie? Dobra. Weź to, zobacz, zrobimy taką śmieszną ustawkę. Trzymaj kamerę. Weź mój rower, nie? Patrz, powiedz do kamery. Cześć, z tej strony Kuba, jeden Kuba i dzisiaj będziemy testować rower Bartka Tabora. Dawaj, dawaj, ale zaraz wpiszę sobie to na YouTubie i czekaj, będziesz... Czekaj, jeszcze raz, będziesz... jeszcze raz. No powiedz, że cześć, z tej strony Kuba, jeden Kuba. Cześć, witajcie, z tej strony Kuba, jeden Kuba. Cześć, z tej strony Kuba, jeden Kuba. Będziemy testować. Będziemy testować rower Bartka Tabora. Oh yeah. Proszę bardzo. Sprawdzaj to, jest taką dawaj. Ale z nim to był mam znam, ASG testował na tym. Na dniach. Chyba no, mi się to wyświetliło, że były tanie pistolety, czy no, się, nie no, wiem. No i właśnie tanier, to tak, tak, to oglądałem. Tak, to bardziej takie lodzie, bo, ta, no tak, no ale zobacz. No powiedz, że nie. No to... Piszcie w komentarzu co, jest tam dzisiaj. No stary. Spoko. No to jest ono. Dobra, ja uciekam. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia na Magnesie. Kiedy? Zgadamy się, jakoś zaczymy, nie wiem. Przyjdą Szwedy. Dobra, tyle na dzisiaj. Standardowo lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdro. To jest więcej niż pewne, że będę dalej w to grał. Nawet kiedy mówię o nadszedł na mordę kuda. To ja i moja grupa, idziemy po swoje. Każdy z nas wie, w którą podążać stronę.